Proszę Państwa, zobaczą, tym autobusem możemy dojechać do centrum Warszawy, no ale nie o tym my chcemy tu dzisiaj mówić. Proszę Państwa. My chcemy mówić, proszę Państwa, o sytuacji, która ma miejsce nie tylko tutaj na Saskiej Kronie, proszę Państwa. U naszego Janka. On o tu mieszka, wiecie Państwo, o to w tych blokach. Tak. Który jest chory i na schizofrenię, i na pety, i na papierosy, i na wszystko. Także widzicie Państwo. Chwilowe zadowolenie, chwilowa radość, proszę Państwa. Przystanek, stacja Krwiodawstwa. Na komputer jest chory, tylko że jak się ma zaległości. 25 tysięcy za mieszkanie, bo niedługo to już będzie tyle. I się nie ma pieniędzy, żeby za to wszystko zapłacić. Także proszę Państwa, na rundzie Dmowskiego los z komputerem z czasów rzymskich. Także zapraszamy. No, także my jedziemy, proszę Państwa, do centrum i mamy zastawkę. A po przeciwnej stronie minęliśmy katolicką parafię Saska Kępa, gdzie też Janek Witek poprzez nieumiejętność rozmów z ludźmi został pobity. Na Lubelskiej 32 został pobity. Został pobity też, proszę Państwa, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina u księdza Palecznego. No to samo to, Państwo zobaczą, coś nam sugeruje, że to jest jakieś takie dziwne, prawda? Czy my przypadkiem nie żyjemy w jakimś murzyńskim kraju dzikich Indian, proszę Państwa, którzy biegają z włóczniami? No bo rzeczywiście, proszę Państwa, niejednego to i zasztyletowali. A tu na Berezyńskiej, gdzie teraz wjeżdżamy, niejednego napadli dla pieniędzy, bo pijaki w krzakach siedzą, czekają całą noc. Nie dość, że w nocy napady, to jeszcze nawet o 8 rano. I potem, proszę Państwa, jak się Państwu uda szybko zadzwonić na policję, to ich złapią. Przecież oni, jeśli kradną w tym kaszlącym kraju żebraczek katolickich, jeżeli tak kradną, to właśnie, żeby ich nie złapali, czyli skutecznie. No. No, ale jeżeli uda się ich złapać, no to tam dostaniecie 300 zł, 350, góra. Także Kaczyński tutaj w tym wystąpieniu powiedział, że złodzieje w rządzie kradną dziesiątki tysięcy złotych, a tutaj nie umieją zapanować nad tą sytuacją, która świadczy o absolutnym poszanowaniu życia, braku poszanowania życia ludzkiego, dla życia ludzkiego. W absolutnym braku kultury, chciałam powiedzieć przede wszystkim. Dlatego tutaj muszę rozwikłać ten problem, rozwikłać tę sprawę. Także już podjeżdżamy, proszę Państwa, przez ten park Skaryszewski, który znajduje się na Pradze Południe w katolickiej Polsce, a pomiędzy polskim Wedlem i tutaj Saską Kępą, na której jesteśmy. To, co pokazujemy Państwu, to jest tylko zrąbek, kawałeczek parku Skaryszewskiego od strony Berezyńskiej, proszę Państwa. Deszcz czy tam żabka padają niemiłosiernie. Chciałam powiedzieć, że te kłótnie tak jest z tym Jankiem Witkiem, to co tutaj te boje się toczy, że ta biedna Litka musi żebrać pieniądze na jakieś pety, na jakieś papierosy, no bo oczywiście, że tych pieniędzy nie ma, bo całą teren ten daje tej Olce swojej, żeby mu kupić pety, a on może nawet w głodzie przesiedzieć, bo on powiedział, że zdychał z głodu, siedział tu w domu ile razy bez jedzenia. To on woli kupić pety, bo z opieki weźmie pieniądze społeczne i kupuje pety. No to jest jakby też przestępstwa, bo one nie powinny dawać pieniędzy na pety. Także tak żyje uczciwy Polak. Że dzisiaj doktor Sumińska powiedziała, Boże, Polakowi dać kotleta z kartoflami i już Polak się cieszy. Mięsożerni, tak, są mięsożerni.
Świnie poklepią po dupie, proszę Państwa, widłami. No jakaś ty fajna, pocieszą się. Rechodupki, katolicka Polska, ona ma zawsze nad Wisłą, a potem ją zjedzą. No to doktor Sumińska dzisiaj rano mówi jeszcze, takich istot to ja nie widziałam, żeby tak bezwzględnie, bezczelnie postępowali ze zwierzyną, która jest potentatem mięsa z lochą. I ją zjedzą. To ona nie zna takich zwierząt, bo zwierzęta umieją się zachować honorowo. Że jeżeli ciebie zagryzłem, to ciebie nie zjem. A tutaj zjedzą. No, także deszcz leje w Polsce. Laczki łażą, dupki szaleją dookoła stadionu. Myślą, że to jest cudo wielkie. Muzeum Narodowe. Także proszę Państwa, Radio Tok FM Euro, Conchita Extra. No i ta Litka przyleciała do mnie na te żebry, żeby te 12 zł wyżebrać. Na pety dla Jaśka. No bo jeżeli on nie ma petów, to ona wie, że będzie krzyczał na nią. Że Jaśka będzie na nią wrzeszczał. A do 14 to ona nie wyrobi z tym Jaśkiem. Już chciała uciekać do tej Anny, ale przecież skoro jest umówiona na 14. Państwo zobaczą, że braków mało tu jest. Teraz dlaczego? Dlatego, że deszcz niby nie pada, jest mrzawka. Ale często jest tak, jak jest plus 30 stopni, ludzie leżą na plaży, to bardzo lubią, jak deszcz pada i oni wchodzą do wody, to kropi. Ale tutaj, proszę Państwa, żebracy to wszystkiego się boją, tu nad Wisłą, bo jak to woda płynie z Krakowa do Gdańska, do Morza Bałtyckiego, no to ci żebracy są strasznie płochliwi. Na przykład ta Litka mówi, że ten Janek Witek, żebrzący na pety, on, proszę Państwa, nie atakuje jej jeszcze, bo jeszcze, żeby był agresywny, żeby biegał z siekierą, tak jak to Litka się powiedziała, z siekierą, no to dopiero by było. Proszę Państwa, to jest Solec, to są takie te osiedla też stare. Państwo zobaczą, jak one pod tym mostem poniatowskim się tu biedne uchowały przez parę setek lat. No bo wiadomo, że historia poniatowskiego to jest parę setletnia już. Parę setletnia. Proszę na Skaryszewską pod Palutynami poczytać historię Pragi Południe, no bo tamten Poniatowski się rozwijał, przecież królowie na Pradze Południe, stara Praga Południe, już 400 lat, 400 lat już będzie miała. Także proszę Państwa, żebrzą i trzeba pijakowi powiedzieć, że nie mam. Ja powiedziałam Litce, słuchaj, ja nie mam pieniędzy na pety, papierosów. Jeszcze zwłaszcza i zważywszy, że jestem ich chłopką, a ta Litka jako ta poganka rzymska, rzymsko-łacińska, przecież katolicy kopcą jeden za drugim. I jeszcze są agresywni, jak to wczoraj ten Czechosłowak powiedział w Radiu Tok FM, które to radio z Mazowsza, tu z Polski, a Czerska 8 na 10 to Mokotowie właśnie nadaje. Może jesteśmy w Warszawie katolickiej w Polsce. Rondo de Gaulle, Rondo de Gaulle. Po drugiej stronie, jak tak z tego Poniatowszczaka, mostu poniatowskiego wjeżdżamy, mamy Muzeum Narodowe Jerozolimskie 3, no bo tutaj u żebraków, tej żebracznicy na Mazowszu, Warszawa, musi być 3, bez trójki żebracy się nie mogą obyć, jak kopciciel bez petów, Janek. Państwo zobaczą, Palma przy Rondzie de Gaulle na tle mostu poniatowskiego, także to są piękne widoki zapierające te piersiaki. Tutaj jest każdy święty, który ma swoje wykręty na tym banku. Jest, proszę Państwa, ta statuetka, proszę oglądać ją, bo ta galeria dziada Baraniego z podłatymi, tymi takimi Włochami, to też nie wypaliła. Tutaj był raz wernisaż, proszę Państwa, i on zaczął patrzeć, że ludzie tak kanapeczki jedzą i piją wino, które on przygotował, no to pewnie za własne pieniądze. Ale to po co dziad? Proszę Państwa, no ten budyneczek nowy, ten na środku naszego radia, to KFM Euro Conchita Extra. To po co on tę galerię zrobił? To on nie wiedział, że to prowadzenie galerii jest kosztowne, a jeszcze zwłaszcza i zważywszy, jakiego sztuka za bardzo nie interesuje, tylko
chciał tak, nie wiem, czy ludziom dogodzić, czy może się pokazać, tak jak to ci księża ręce składają pionowo jako faryzeusza i saduceusza z pierwszego wieku na pokaz. To na pokaz się nie da nic, jeżeli nie ma się w sercu, jeżeli duchowo się nie żyje jakąś tam prawdą, no to po co to robić? Także mamy rotundę domu towarowe centrum marszałkowską. Cały czas jesteśmy w Warszawie, Państwo zobaczą na Wisłą centrum. I tu, gdzie jesteśmy w tym momencie, będą stać 1 sierpnia o 17. rocznica powstania warszawskiego. A ten Pałac Kultury Stalina i Lenina to jest jako prezent od Rosji. Bo Polakom coś trzeba dać, rozumiecie? Coś trzeba dać. Nie trzęsie się, trudno, że braczka ziewa. Państwo zobaczą Gruba. Niech usiądzie z Grubasem, z Kargulem, z mężem, Kargulem swym. Niech posiedzą sobie na tym przystanku. Także proszę Państwa, Litka dzisiaj mówi od rana, pieprzy dziada. Mówi, no z tym Jankiem musisz oczywiście się użerać. Żeby się dziad nie umiał opanować, zapanować nad petami. No nie może się nad petami. I on ją wyzywa, a ty wiedźmo, a ty żebraczko, a ty dziaducho na nią wrzeszczy, na tą Litkę. No w ogóle takie różne rzeczy. No w momencie, kiedy nie ma petów, rozumiesz? Nie umie zapanować. Ja mówię, żeby przechytrzyć schizofrenię, swoją chorobę. Ta Litka nie wie, co chodzi, ona udaje, bo ona chce tu pomieszkać troszeczkę. No i to się też nie podoba Jankowi Witkowi w Warszawie. Państwo widzą Warszawa centralna, prawda? Katolicka, polska. Złote tarasy, no i Pałac Kultury Stalina i Lenina. Centralny. Kaszlą, rektorzy katolicy, kaszlą. Także proszę Państwa, no jesteśmy tutaj w obrębie Pałacu Kultury Stalina i Lenina. I mamy, proszę Państwa, tutaj w naszym Radiu Tok FM Euro Conchita Extra. Widoki na centrum samo, proszę Państwa. Tam stoi dwóch policjantów i oni, jak się chowają, Państwo zobaczą, chcą, żeby kogoś złapać, jak będzie biegł na czerwonym świetle, czy może się będzie bardzo spieszył, to już będzie mrygało, czerwone się zapali i ten ktoś w ostatniej sekundzie wbiegnie, to wtedy oni mają, wiecie Państwo, nawet mówią, że policja nie ma jakichś tam profitów, proszę Państwa. Ale że ma jakieś zyski. I tak żyje Warszawa. Także Państwo zobaczą. Warszawa centralna, katolicka, polska, a na Mazowszu nad Wisłą.